zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No i ty zostaniesz zaszczepiony, no i ja chyba zostanę zaszczepiony. Na razie się opieram szczepionce na grypę. No lat się w zasadzie mam szansę, insurance, czyli ubezpieczenie pokrywa, no ale jak się nie ma dostępu, czy kontaktu z, powiedzmy, z dzieciakami w szkole, czy które zawsze są chore, no i to dobrze dla nich robi w sumie, tak, no bo wszyscy się zastanawiali, dlaczego dzieciaki nie chorują. No dzieciaki nie chorują, no bo ciągle mają jakieś takie zapalenie, mają jakieś takie zasmarkane są, 8-9 razy w roku, także jak przychodzi korona, no to korona to jest jedna z, powiedzmy, grypy, czy przeziębienia, także ich to tak bardzo nie trafia. Ludzie się szczepią, jeżeli właśnie pracują w przedszkolach, szkołach i tak dalej, także różni ludzie reagują różnie. Murzyni reagują różnie, ci co mają za mało witaminy D, genetycznie, no najróżniejsze są rzeczy, no ale teraz plan jest taki, żeby zaszczepić wszystkich w Ameryce. Dwie firmy się wzięły za te szczepionki. Pfizer powiedział, że ma 90% wydajności. Druga firma, Moderna, powiedziała, że ma 95% wydajności. No jak to wszystko działa? No oni biorą jedna, Pfizer wziął chyba 30 tysięcy, Moderna wzięła 40 tysięcy ludzi. Nie jest to za bardzo tak standardowe. No jednym w zasadzie wszczepili szczepionkę, drugim wszczepili placebo, no, czyli powiedzmy taki roztwór soli, który nic nie daje. No, oni zawsze dają przy każdych badaniach medycznych, no to dają tabletki, no to jest jakiś tam cukier. No i później sprawdzają, połowa jest, jak połowa reaguje w tym kierunku, jak połowa reaguje w drugim kierunku. No i w wypadku Moderny 95 osób zachorowało, 95 osób miało te objawy. No i oni popatrzyli i mówią tak, no dobra, no to 90 miało wszczepione solankę, a 5 osób miało wszczepione tego wirusa, czy szczepionkę tego wirusa. No i doszli do wniosku, że to jest właśnie 95% wydajności. Pfizer, oni chyba mieli 84 osoby chore, no z czego powiedzmy tam były tam 4 zachorowały po tej szczepionce. Także to wszystko, no to jest matematyka, no bo to są takie podwójne, ślepe badania, żeby oni po prostu to kombinują, jak to zrobić. No nie tyle kombinują, co wyliczają, jak wyeliminować przypadkowość, tak? No bo biorą tych ludzi w różnych wieku, biorą ludzi z różnych grup etnicznych, biorą ludzi w różnym stanie zdrowotnym i tak dalej, i tak dalej. No ale szał jest. Pfizer 2 miliardy dolarów dostaje z pieniędzy podatnika, także to będzie 10 milionów tych 10 czy 100 milionów, no w każdym razie wychodzi $20 za szczepionkę, no ale później tą forsę będzie mógł robić, będzie mógł obciążać ile chce. No Trump powiedział, że w zasadzie to nie będzie mógł obciążać ile chce, no bo dostał 2 miliardy. No ale forsa idzie tak czy inaczej, no są te najróżniejsze terapie, no i jest jakiś taki, można powiedzieć,
trzeba uznać, że się wzięli za tą robotę i przyspieszyli. No, administracja Trumpa na pewno trochę też przyspieszyła, no i Ministerstwo Żywności i Lekarstw, czyli amerykański Food and Drug Administration, FDA, ci biurokraci, no to przez lata w zasadzie to oni no pilnowali się. Niektórzy mówią, że się boją ryzyka, no ale inni mówią, że w zasadzie to nie można zrobić jakiejś wpadki. No były wpadki w latach 40., 50. Niektóre rzeczy po prostu puszczali na żywioł. W latach 50. była taka wielka afera, wypuścili lekarstwa niesprawdzone, no i bardzo dużo się dzieci rodziło z niedorozwiniętymi kończynami, rękoma, nóżkami i tak dalej. To była wielka tragedia. To tam kilkanaście tysięcy było przypadków takich, no i właśnie przez to, że starali się przyspieszyć te badania, ale ostatnimi laty Ministerstwo Żywności i Lekarstw, no oni troszeczkę przesadzają. To wszystko to trwa 10, 15, 20 lat. Nawet teraz to takie wielkie osiągnięcie jest, bo w zeszłym roku takie ogólne lekarstwa, bo jak to trwa? No trwa... Jakaś firma zainwestuje milion, miliard, bilion dolarów w jakieś lekarstwa. No i wtedy, jak im się uda, no, udaje im się jedno na pięć, jedno na siedem lekarstw, to dostają patent. No dostają ten patent tam na 7 czy tam 9 lat, później mogą znowu przełożyć na następne tam 7 czy 9 lat i mają taką protekcję, że robią kasę na tym. No co to pozwala? Pozwala to, że ludzie chcą inwestować, tak? No bo jeżeli ktoś wyda pieniądze i ktoś przyjdzie, skopiuje drugiego dnia, no to nikt nie będzie inwestował, tak? No i to będzie koniec. No, część ludzi się śmieje, czy powiedzmy nienawidzi Ameryki, że te lekarstwa są takie drogie, no ale skopiować, no to jest łatwo. Mało który kraj produkuje nowe lekarstwa, a wszystkie w Ameryce, wszystkie te generic, czyli to znaczy takie już ogólne to, czyli po jak patent się wypali, no to firma przychodzi i mówi, zrobię te lekarstwo tak i tak, no i oni muszą tylko powiedzieć, że ma być czysto, zdrowo i bezpiecznie, no i dostają zezwolenie, no bo ten skład chemiczny, skład jakikolwiek jest taki sam, jak ten opatentowany parę lat temu. No to nawet postęp jest za Trumpa, bo oni wypuścili 107 takich zezwoleń na te lekarstwa już niepatentowe, a pod koniec urzędu Obamy to było tylko 73. Także jest duży postęp. No ale oni puścili na takie tory ekspresowe, puścili te badania, szczególnie przy tej panice 19, przy tym COVID-zie, że oni mogą zaadaptować jakieś różne inne badania. No to nie jest też najlepsze, no bo to jest taki złoty standard. Ten złoty standard to właśnie oni kontrolują to wszystko z tym placebo i z lekarstwami. Poprzednie FDA w latach 2017-2019, no to tylko różne takie terapie, no to dopuścił 51, a za Obamy powiedzmy dopuścił tylko 30, tak? Także że jest duża różnica, czy ta linia, czy te tory ekspresowe pomogą, czy ten pociąg ekspresowy pomoże. No jest dużo krytyków. Część grup mówi, że po prostu FDA za... No, Bush wypuszcza bardzo, bardzo drogie lekarstwa, a nie powinno. Dlaczego? No, te bardzo drogie lekarstwa. Niektóre lekarstwa, nawet na jakieś śpiączki, tam co mucha CC, Stasia i Nel, gdzieś tam w Afryce, w pustyni, puszczy dużo murzynów, umiera od tego. No, to robią badania, no, ale to są powiedzmy, terapia kosztuje setki tysięcy dolarów, no bo
znalezienie lekarstw na to jest miliony dolarów, a to dotyczy powiedzmy tylko 10, 20, 30 tysięcy ludzi rocznie. Niektórzy, szczególnie socjaliści, Obama ma takie podejście, jego bardzo duży poplecznik Ezekiel Emanuel, to on pomagał komuniście Obamie z tym Medicare, no i oni w zasadzie to mówili, że starych ludzi to nie ma co leczyć, starych ludzi to nie ma co im życia przedłużać, no bo prędzej czy później i tak umrą. Także to takie jest podejście Obamy, no nikt o tym nie mówi, no ale to tak samo i Biden będzie mówił, po co babci powiedzmy sztuczne kolano czy sztuczne biodro, jeżeli babcia i tak niedługo umrze. No i to jest po prostu, to jest takie socjalistyczne podejście. Mało kto o tym mówi. No i tak samo dużo ludzi krytykuje FDA, że oni zezwalają. FDA to jest agencja, która dostaje papiery i przedsiębiorcy, firmy farmaceutyczne mówią, możemy zrobić to i to. No i Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Żywności tylko mówi, czy to nie zaszkodzi ludziom, tak? A mieć zażalenie do tego, że próbują drogie lekarstwa, no to jest to głupota. FDA jest gwarantowana właśnie za tą linię ekspresową, bo to jest między innymi za leczenie osoczem. No jak tam wykombinowali to coś, że jak ktoś był chory i nie wykitował, no to jest tak odporny i on ma te antyciała w tej swojej krwi. No i okazuje się, że ludzie mają mało tych antyciał albo ma bardzo dużo tych antyciał w zależności tam od wieku, od warunków atletycznych, warunków zdrowotnych, warunków żywnościowych i tak dalej, no to biorą te osocze, no i robią taką transfuzję, no i robią transfuzję, no i powiedzieli, że takie klinika była, no i było 35 tysięcy pacjentów, no i oni zobaczyli, że taka śmiertelność siedmiodniowa, no to spadła 44% wśród ludzi w wieku poniżej 80 lat, także powyżej 80 lat to nawet nie liczyli, czy nawet nie robili. Jeżeli ktoś był potraktowany tym osoczem w ciągu 72 godzin. No tak, także i też badania pokazują, że te osocze z wysokim poziomem antyciał jest lepsze niż z niskim poziomem antyciał. No to w trzeciej klasie przypuszczalnie każdy dzieciak, no może nie każdy, ale połowa dojdzie do wniosku, że faktycznie to tak działa. No, przez to, że to było takie badania ekspresowe, no to nie pokazali wyników wśród normalnych pacjentów, nie pokazali wyników wśród takiej ogólnej grupy. No i nie ma danych statystycznych, jak to działa z ogólną populacją. No te złote standardy amerykańskie, czyli te dwa razy zasłonięte i te placebo i te lekarstwo, no to teraz WHO, czyli WHO, World Health Organization, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, no oni powiedzieli, że w zasadzie nie ma żadnych podstaw, żeby patrzeć na cztery podstawowe takie lekarstwa. Między innymi było sprawdzane antywirusowy drug Remesir. I dlaczego tak to się stało? To się stało, że oni zrobili dużo tych badań, ale w krajach rozwijających się. Oni zrobili te badania w Pakistanie, w Albanii, w Południowej Afryce, w Libanie. Także bardzo często ci ludzie byli traktowani. Dostali tą terapię w zasadzie pod koniec tej swojej choroby. Remdesivir
Remdesivir. No i dostawali te szczepionki pod koniec choroby, no i dlatego to było nieefektywne. No ale Organizacja Zdrowia mówi, że te Remdesivir nie jest efektywny. No w Ameryce jednak jest ten Remdesivir, trzeba popatrzeć, że jest inne społeczeństwo, inna populacja i tak dalej, i tak dalej. Ten FDA puszcza to wszystko. No, dużo było problemów w FDA. Był taki człowiek Kessler, no to on w ogóle pozwolił prawnikom opanować Ministerstwo Zdrowia, zwalczał w zasadzie te firmy farmaceutyczne, między innymi zwalczał te implanty dla kobiet, no te silikonowe cycki, no to dużo kobiet właśnie chciało mieć te implanty. No ale te silikonowe, te implanty raz na 1000 czy raz na 10 000, one się jakoś tam rozwalały. No i to wszystko spowodowało to, że to było podrzucane. No statystyka jest dosyć nikła. Kobiety były skłonne brać ryzyko, no ale on doprowadził do zlikwidowania takich rzeczy. No on tłumaczył, że FDA, Ministerstwo Żywności i Zdrowia, to jest po to, żeby była taka tarcza, żeby powinna być taka tarcza pomiędzy pacjentami i lekarzami, którzy chcą te najróżniejsze nowe, nawet eksperymentalne, czy nawet takie nie bardzo sprawdzone badania, czy lekarstwa, żeby były używane na nich, a pomiędzy tymi ekspertami, którzy wiedzą. No trochę w tym myśli jest, no ale to ryzyko, no ciężko powiedzieć, tak? Ciężko powiedzieć, kto ma rację. Jeżeli 300 milionów Amerykanów będzie zaszczepionych, no to tam zawsze są te środki uboczne. No administracja Trumpa na pewno sporo pozwoliła na to, żeby to przyspieszyło. Tyle tylko, że błąd jest taki, że wszyscy czekają na te szczepionki. Wszyscy czekają, zamykają. W Austrii teraz zamykają. W Ameryce też, w niektórych stanach to zaostrzają. Każdy czeka na te... Ludzie mówią szczepionka. No zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, kto będzie dostawał. Na 30 tysięcy i 40 tysięcy tych badanych, jeżeli zachorowało 100, a jeżeli oni powiedzmy żyli wśród populacji, no to są małe liczby, tak? 30-40 tysięcy, 100 to 1 na 300 zachorował, mało kto umarł, no i być zadowolonym z tego, że 90 na 15 tysięcy to było chorych tylko dlatego, że nie miało szczepionki, a 5 na 15 tysięcy było chorych, pomimo że miało szczepionkę, no to coś jest nie tak, to jest dla mnie najważniejsze to powinno być, kto schodzi z ziemi, kto choruje i kiedy. No i po prostu pilnować, żeby ci najmniej odporni się nie zarazili. Także 94,5% i 90%, tak jak Pfizer mówi i Moderna, dziwaczne liczby, to są dziwaczne liczby. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia? Dziękuję bardzo, jeżeli głosowałeś na konserwatystów, jeżeli głosowałeś na Trumpa. Będziesz płakał, czy będziesz płakała, jeżeli głosowałeś na Bidena. Biden to jest jeden wielki socjalista. Leczyć chorych za bardzo nie chcę, szczególnie starszych. Niestety to jest socjalistyczne podejście. Zdrowia!